Siemka wszystkim, dzisiaj sobie przetestujemy świece dymne, tym razem firmy Pyromoravia. Mamy tutaj właśnie takie świece, one są już na zawleczkę. Jedna sztuka takiej świecy kosztuje 18 zł, więc już nie za całe opakowanie jak na przykład za te. A tutaj już musimy trochę więcej dać, więc 18 zł za jedną. Mamy tutaj 3 kolory, Jezu, 5 kolorów, sorry. 5 kolorów. Zielony, czerwony, żółty, biały, niebieski. No i ona wygląda w ten sposób. No, złapało to ostrość czy nie? O. Wygląda to w ten sposób. Pyromoravia, Pirotechnika Morava. No tutaj ja nie wiem, jak to się po czesku czyta. Dymownice estrecim zazechowac. Nie wiem, jak to się czyta. Tutaj mamy właśnie kolor zielony, to jest kategoria pierwsza. Tutaj pisze generator dymu, tak naprawdę. Gdzie tak to się nazywa profesjonalnie. Co tu jeszcze jest napisane? 40 gram plus minus. Czyli już dokładnie nie napisali. Powiem wam, trochę mam te świece takie zawilgocone, bo znaczy zawilgocone, nie zawilgocone, tylko różnica temperatur, bo wyjąłem je z garażu. Teraz przyniosłem do ciepłego pomieszczenia, no i takie są mokrawe, nie? No ale to akurat nic się nie dzieje. No i 90 sekund czas efektu. Także zobaczymy, jaki będzie efekt tych świec. No i tu tak, mamy tutaj taką zakrętkę, po prostu ją wyciągamy, a tutaj mamy zawleczkę. No i pociągamy za zawleczkę. Nie potrzeba nam żadnych zapalniczek, niczego, to jest po prostu na zawleczkę wyrób. Także zapraszam do oglądania. Dobra, to zaczynamy sobie teścik tych dymownic od Pyromoravii. Tutaj mamy właśnie zawleczkę. Zaczniemy sobie od koloru niebieskiego. Także zawleczka chlas. Chlas. Czekajcie chwilę. Jeszcze to nawlec znowu na to kółko. Powiem wam minus w tym właśnie, że do dupy to jest zrobione. No, w końcu się udało. Ale kolorek właśnie z tej firmy Pyromoravia, te dymy są naprawdę fajne. Kolorek taki żywy, powiem wam. Ostry. No mówię, no na kamerze tego nie zobaczycie, bo tu zupełnie inaczej wygląda. Na żywo macie taki ciemny niebieski kolor, tutaj właśnie na kamerze jest taki trochę jaśniejszy. No, znowu leci w tą stronę. Teraz weźmiemy sobie zieloną, kolor zielony.
Kurde, i znowu w tą stronę, no nie mogę. Zaraz to się będzie kończyć. Wezmę od razu białą. Cholera, wywróciła się. Ale powiem wam, długo kurde ta zielona działa. Myślałem, że się skończy. Tu leci razem z zieloną. No, zmiksowały się teraz. O, całe szczęście poleciało w drugą stronę, bo już leciało na mnie. Ok, to już chyba kończy. Teraz bierzemy kolor czerwony. Dobra, trochę urwało mi filmu, bo skończyła mi się pamięć. Mam tutaj inną kartę, a zapomniałem po prostu włożyć i 16. Nagrywamy dalej. Teraz bierzemy kolor biały, właśnie z tych Pyromorawi. Kolor czerwony, sorry, teraz. Mamy tutaj ostatnią właśnie, już zaraz odpalę, żółty kolorek. Chyba z żółtego koloru nici będę mu. Urwał się, cholera, cały drut. Może jeszcze z tej strony spróbuję to wziąć. Czekajcie, nie jest jeszcze źle, bo tutaj wezmę, po prostu wyjmę to z tej strony albo inaczej. Palimy lądem, bo tam jest właśnie pod spodem ląd. Teraz wam pokażę, jak to wygląda właśnie z tym zapalnikiem. Jak się skończy dymić, to wam pokażę dokładniej. No dobra, cały czas we mnie leci. No kurwa, jak nie z tej strony stanę, to...
Teraz pewnie poleci na mnie. Kolorek też ładny. Żółty, bardzo ładny kolor. Dobra, teraz pewnie się kończy, a teraz wam pokażę, jak to wygląda. Wyrwał się po prostu drucik z tego zapalnika. O! Kurde, coś ostrości nie mogę się złapać, cholera, no. Dawaj. No. Tak wygląda ten zapalnik. Urwał mi się właśnie drucik stąd. A tu był doczepiony zwykły ląd. Tak właśnie ten mechanizm wygląda na... Jak mamy właśnie takie dymownice na zawleczkę. No i właśnie tak to działa, że tutaj pociągamy, to musi być jakiś... Jak spłonka czy coś takiego. No i tak to się właśnie odpala. A co do właśnie tych dymownic, to powiem wam, że bardzo fajny towar. Kolorki bardzo żywe. Dość długi efekt działania. Jest git. To by było na tyle. Jeśli się filmik podobał, subskrybuj, lajkuj, udostępniaj. Dzięki, do następnego razu.